Muzyczna jedynka, program Pierwszy Polskiego Radia, w studiu razem z nami Kasia Popowska. Dzień dobry. Dzień dobry. 100 lat. Kasiu, 100 lat, no, a konkretnie, wiesz, przypomniałem sobie to nasze spotkanie muzyczne. Przyjdzie taki dzień, tak. Przyjdzie taki dzień. Z całym kombo wtedy przyszłaś, pamiętam, miałaś mandolinistę no, nawet. Tak. Tak, tak. Gitara, mandolina. Wszystko. A ja spróbowałem na tej mandolinie nawet parę. Próbowałeś? Już tak. Nie pamiętam. I co? Wychodziło? Pewnie wiesz, wychodziło. Obiecałem wtedy, że zacznę przygodę z tym instrumentem, ale zostałem przy gitarze. Ale nie o mnie, o tobie. Słuchaj, to 3 lata minęły już wtedy. Byłaś wtedy u progu. To był taki moment dla ciebie szalenie ważny, bo to było tuż przy premierze płyty Tlen. Jak się czujesz po tych 3 latach? Masz na koncie drugą płytę, równie ważną, może nawet ważniejszą, bo zebrała naprawdę świetne recenzje. Jesteś bogatsza o wiele doświadczeń koncertowych, o wiele nagród. No na pewno, tak jak mówisz, doświadczeniem się wzbogaciłam. Poznałam wielu, wielu ludzi utalentowanych, z którymi miałam szansę pracować i przede wszystkim w ogóle mam szansę na co dzień robić to, co lubię najbardziej, czyli śpiewać, tworzyć muzykę, teksty. Coś, co mimo tego, że zawsze o tym marzyłam, to jednak gdzieś to było takie... No nie do końca było to pewne, czy to się wydarzy, czy to nie pozostanie w sferze, wiesz, hobby tylko. Ja pamiętam wtedy twoją taką niepewność, że tak nie tyle niepewność, bo bardzo pewnie śpiewałaś i prezentowałaś to wszystko, co chciałaś przekazać, ale jednocześnie to był jeszcze taki moment, jeszcze byłaś na progu pewnym, prawda? To znaczy to, co się wtedy akurat przy okazji naszego wtedy spotkania działo i całego szumu wokół piosenki, do mnie zaczęło docierać dopiero po roku czasu może. Wiesz, ja byłam o dziwo mocno odseparowana od tych rzeczy. Oczywiście ja spełniałam swoją robotę, czyli pojawiałam się tam, gdzie trzeba było się pojawić, zaśpiewać piosenkę. Natomiast chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, co się dzieje wtedy. Więc... Jak bardzo popularny jest Przyjdzie taki dzień, tak? Nie, nie, na pewno nie. Wiesz, ja niewiele słucham radia na co dzień. Raczej mam swoich artystów ulubionych, których obserwuję, których płyty słucham i czekam na nie. I nie wiedziałam, że rzeczywiście dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy jeździć na koncerty, i do dzisiaj się to dzieje. Kiedy leci ta piosenka, śpiewa to cała publiczność. Cała publika to zna. No ale przychodzisz do nas z nową płytą, to może fragment i wrócimy do rozmowy. Jak najbardziej. Dryfy. Tytułowe nagranie z nowej płyty Kasi Popowskiej, Dryfy. I co teraz? Jesteśmy na żywo i w radiu jesteśmy na żywo. Jesteśmy jeszcze na żywo podwójnie. Kamera jedna, druga i... Proszę Państwa, co za czasy. Kasia cały czas transmituje to wszystko. A gdzie ty to transmitujesz? Do mediów społecznościowych? Na Instagramie, Na Instagramie. A najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj właśnie też miałam wywiad, w którym mówiłam, że niechętnie się udzielam na social media. Czego dajesz dowód w radiowej jedynce? Czego? Tak, dokładnie. Starsa nawet tutaj jest. Cześć. Dobra. Proszę bardzo. Już wracamy. Mamy jakieś konferencyjne połączenie niemalże. Tak, w tej tak, tak. No dobrze. Kasia, opowiadajmy o tej płycie. Ona ukazała się już jakiś czas temu. To nie jest tak, że to jest świeża, gorąca premiera. To już jest taka trochę chłodniejsza bułeczka. Jak podchodzisz? No to właśnie dobrze złapać dystans do takiej bułeczki. Ty cały czas jesteś sobą tutaj. Napisałaś lwią część repertuaru na tę płytę. Cały czas pozostajesz dziewczyną z gitarą, ale coś się tutaj zmieniło. Przede wszystkim i produkcyjnie, ale także w takim twoim podejściu do piosenki. No na pewno cała ta płyta Dryfy jest tak jak mówisz... Trochę dojrzalsza. Dojrzalsza na pewno. Jest więcej mnie tam, jeżeli chodzi o teksty, jeżeli chodzi o muzykę. Wiesz co, no, to czego nie zrobiłam na pierwszej płycie, bo działo się wszystko szybko, to tutaj zawarłam. Tak jakby chciałam to zrobić, więc myślę, że to się udało. Produkował ją Kuba Galiński. I to też bardzo ważna postać w przypadku tej płyty. Ważna bardzo postać, bo przede wszystkim producent nadaje taki sznyt. Ja oczywiście mogę wymyślić piosenki, wiesz, akordy i tak dalej, ale to jednak producent ma głowę i wyobraźnię do dźwięków, której ja nie mam. Więc Kuba tutaj się spisał genialnie. No i Karolina Kozak pisała też teksty, oprócz moich tekstów. No, mistrzyni, można powiedzieć. Dokładnie.
dokładnie, Kamil Durski, więc fajny team i pewnego rodzaju przełom dla mnie, bo po raz pierwszy tak naprawdę miałam jakby przekazane stery. Tak? Wcześniej to się działo tak, że jednak trochę wytwórnia działała, trochę producent. Oczywiście nigdy mi nic nie narzucano, ale też nie było czasu zastanowić się nad tym wszystkim, jak to powinno wyglądać. A teraz jakby dojrzewam i też wiem trochę bardziej, co chciałabym przekazać. I to słychać na tej płycie. A powiedz, jeśli chodzi o twoje inspiracje, jeśli chodzi o układanie linii melodycznych, muzykę samą, bo tutaj poruszasz się w naprawdę rozmaitych gatunkach. Jest trochę elektroniki, a to jakieś słoneczne reggae, a to trochę, nie wiem, takiego folko country, tak bym to nazwał. Zresztą za chwilę posłuchamy jednej z piosenek. Ale też taki rytm odrobinę big beatowy, tak jak w tym nagraniu, którego słuchaliśmy. To tak, zasługa tak, twoja tak, czy Kuby? Powiem szczerze, że to raczej Kuba wprowadził coś taką słyszy, różnorodność. Tak? To znaczy ja oczywiście mam głowę do dźwięków, do linii melodycznych, ale Kuba z kolei odważył się na to, żeby każda z tych piosenek była inna i tak jak mówisz, prawie skrajnie inna, ale jest jedna rzecz, która łączy te wszystkie piosenki, to znaczy warstwa dźwiękowa, czyli te wszystkie instrumenty, które są dosyć oldschoolowe, niewykorzystywane dzisiaj. Dużo jest dzisiaj elektroniki, a my tej elektroniki daliśmy naprawdę minimalnie. I przede wszystkim są tam stare instrumenty, które myślę, że słychać i po prostu są w nowoczesny sposób połączone, więc to też nie jest takie oczywiste, że nie jest to w starym stylu płyta. Ale wiesz, to jest niezwykłe, że wy jako artyści, młodzi artyści, którzy gdzieś tam stawiacie pierwsze kroki, macie taki sentyment i gdzieś sięgacie po te stare instrumenty, stare wzmacniacze, że to wszystko ma brzmieć tak jak z epoki. Czyli ten świat jest cały czas fascynujący tych korzeni dla was młodych. To jest prawdziwa muzyka tak naprawdę. To znaczy świetnie jest posłuchać nowoczesnych loopów, elektroniki i bawić się przy tym. I dużo jest dzisiaj artystów, którzy świetnie to miksują jakby z taką popową muzyką. Tak. Ale jest to też powrót do takich melodii, do takich instrumentów. Ale to nie tylko jestem ja. Ja nawet kiedy sięgam po jakieś covery na koncertach, bo tak się zdarza, to sięgam po stare covery No Doubt na przykład w ostatnich koncertach, żeby rozwalam studio. No, jeszcze poczekaj chwilę, mamy jeszcze sekundę rozmowy. Takie starsze utwory są dla mnie najfajniejsze. Tam jest najwięcej prawdziwych brzmień, takich starych gitar. No wszystko, wiesz, ma jakby taki klimat. Oczywiście my to odtwarzamy, więc to już nie jest takie jak no tak, wtedy, ale korzystacie ale z tej spuścizny. Tak. Kasia, a taka najbliższa ci pieśń na tej płycie? Taka twoja? Moja ulubiona, już to kilka razy powtarzałam, Szablonowy stan. No, co się zgadzamy. Piosenka znalazła się na płycie, można by powiedzieć, prawie przez przypadek. To znaczy Kuba wyjął z szuflady kilka swoich kompozycji i mówi, a mam takie coś, No nie wiem, czy coś się coś przyda się. I strasznie mnie urzekła to, co jest wstępem do Szablonowego stanu. Strasznie mnie to ujęło. I te gitarowe jakieś sytuacje, które tam się dzieją. I stwierdziłam, że po prostu dam linię melodyczną do tego. I z kolei Kamil Durski napisał tekst. I to daje takie fajne kombo, że po pierwsze każdy z nas dał coś z siebie. Coś ale wniósł do tego. To nie jest tak, że to jest moja ulubiona piosenka, bo trójka z nas to pisała, tylko chodzi o to, że tam jest naprawdę fajny tekst, bardzo ładnie się jakby wkleja w tą melodię, jest idealnie napisany pod tym względem. Ja zawsze tak się czepiam trochę tego, żeby ten tekst ładnie leżał w linii. I przede wszystkim dużo tam jest emocji o samotności, o takim jakby... No, trochę tęsknocie. Po prostu. Kasia Popowska razem z nami. Za chwilę posłuchamy razem z państwem tej piosenki. Zapytam cię o koncerty, ale najpierw powiem, że będziesz z nami na trasie Lata z Radiem. Dokładnie tak. 20 teraz, 4? Płońsk? Tak. Najbliższa sobota. Będziemy grać koncert. A myślisz o nowych piosenkach już trochę? Oczywiście, że tak. No jest lato. Staram się nie myśleć w ten sposób, że mamy wakacje, więc wypadałoby wakacyjny hicior napisać. Nie. Staram się to robić wszystko, wiesz, w swoim tempie. Tym bardziej, że tak naprawdę dryfom oddałam bardzo dużo siebie. I to nie jest takie proste, żeby teraz nagle wycedzić nowe dźwięki tylko po to, żeby leciały w radio. Tylko jakby bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, więc muszę dać sobie chwilę oddechu, ale no nie ukrywam, że już siedzę przy pianinie, przy gitarze non-stop i cały czas coś tam wymyślam, więc...
Kto wie? Czekamy na to, co wymyślisz, a na razie słuchamy twojej drugiej płyty Dryfy. Kasia Popowska, dziękuję ci za wizytę. Dziękuję bardzo.